Bierz agrolifta. No i wzięliśmy agrolifta. I co z tym agroliftem? Rdza. Rdza. No cholera jasna, ludzie, no to jest nowy kultywator. I on cały tutaj nam zaczyna rdzewieć. I pomimo tego, że może tutaj ta wiata nie w 100% zabudowana, bo tutaj wiadomo, wszystko w niego dmucha, nie? No ale czemu on już pordzewiał, skoro ma dopiero tylko... Ile on ma czasu? 3 miesiące. I co panie może mi powiedzieć? My dzisiaj z bardzo jesteśmy oburzeni. Przyszliśmy zobaczyć, jak tam kultywator sobie. A tutaj proszę bardzo, rdza. Rdza, jeszcze jedna wielka, kurde, rdza. I po prostu chciałbym wasze komentarze. Możecie pisać, czy wy też takie coś mieliście. No bo jest jednak to nowa maszyna, więc nie powinna rdzewieć, co nie? Taka w przypadku kopaczka. No ona ma już swoje lata, więc ona ma prawo pordzewieć. Ona stała kilka lat nawet na dworze i ona... No wiadomo, martwy jakiś rdze już, nie? Może nawet nie. Po prostu farba trochę odeszła. A tutaj po prostu jest... Widać po prostu rdza. Tutaj na przykład. Albo tutaj na przykład. No nie wiemy. Agrolift tak chyba... Tak samo na wałkach. Na wałkach tak samo, a wałki stoją w garażu, gdzie w ogóle nie ma dostępu deszcz ani nic, więc... Ups, coś tu się naprawdę nam trafiło. Jakieś buble. Buble się trafił. O, tyle byśmy to powiedzieli. No, więc możecie pisać. Co my z tym zrobimy? Zadzwonimy do nich i zapytamy się, co z tym się da zrobić. Co nie? Tak. I to było chyba na tyle. Tak po prostu takie przedstawienie, że kultywator pordzewiał. I możecie pisać, czy też macie takie coś, czy wam tak kultywator pordzewiał. Bo nam tu zaczął rdzewieć naprawdę w dużo miejscach. Tu gdzieś. No nie wiem, już tak. Tu na przykład jest pordzewiałe. Tam jest przykład pordzewiałe. No nie wiem, może jest dobra firma, a po prostu taki nam się kultywator trafił, że może taki dealer po prostu był, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się, elo.